22 marca w Karlińskim Ośrodku Kultury już po raz 22 odbył się turniej par brydża sportowego o Puchar Burmistrza Karlina. To turniej z tradycją, cieszący się zainteresowaniem mieszkańców regionu. W turnieju wzięło udział 14 par. Jesteśmy zadowoleni z takiej frekwencji, bo od kilku lat jest to chyba jedna z większych ilości uczestników na naszym turnieju. Pierwsze miejsce zdobyli Danuta Mazalewska z Karlina i Wiktor Szłapacki z Piły. Drugie miejsce zajęli Wiesław Jarmułowicz i Tadeusz Rodak z Karlina. Trzecie miejsce państwo Sabina i Aleksander Kaźmierscy z Kołobrzegu. Karliński Ośrodek Kultury przygotował nagrodę również za przedostatnie 13 miejsce. Podkowy na szczęście otrzymali Józef Siatkowski i Roman Kopeć z Ostrowic. Nagrody wręczył burmistrz Karlina Waldemar Miśko i dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury Danuta Butrym.